Dzień dobry, moje drogie lwy. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania miesięcznego lunarnego. Zaczynamy energię nowiu w strzelcu, przechodzimy przez pełnię i kończymy kilka dni przed kolejnym nowiem. Przypominam również, że drugą część tego czytania stanowi rozkład tarotowy zupełnie spontaniczny, intuicyjny. Po prostu czytam informacje, jakie jeszcze karty chcą Wam przekazać na najbliższy miesiąc lunarny. Zostańcie więc ze mną do końca. Zaczynamy. Okej, jest tutaj nów strzelcu, który mógłby trochę sprzyjać do tego, żeby popuścić wodze fantazji, żeby się uruchomić, zaryzykować, ale tutaj karty Tobie sugerują, żebyś jednak zachował zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek w sprawach finansowych, zawodowych, po prostu kwestia zdrowego rozsądku, tak? A z drugiej strony, jak już popuścisz wodze fantazji lub po prostu popuścisz sobie, wiesz, z jakimś wydatkiem, no to później nie rób sobie wyrzutów. To takie informacje, tak? Nie rób sobie wyrzutów. A zobaczmy dalej. Trzy dni po nowiu, pierwsze kroki w stronę tego nowego, co być może też zamanifestowałeś trochę w nowiu strzelcowym, pokazują się dla Ciebie w rycerzu kielichów. Dla części z Was to bardzo ciekawe, drogie lwy, raczej single powiedziałabym, jesteście zamknięte na różnego rodzaju znajomości, ale tutaj ten oto rycerz kielichów moim zdaniem może zechcieć bardziej silnie zamanifestować się w Waszym otoczeniu. Pytanie, czy tego chcecie? Czy to jest adorator chciany, czy adorator niechciany? No to już zależy jakby od sytuacji. Biorąc pod uwagę czwórkę monet, wydaje mi się, że część z Was nie bardzo chce tego adoratora w swoim życiu. Że jest coś, co Wam przeszkadza, wadzi lub po prostu nie odpowiada w tej osobie, więc bądź nadal jakby utrzymaj swoje stanowisko względem tej osoby, prawda? Tak tutaj sugerują nam karty. Słuchajcie, natomiast ogólnie cokolwiek będziecie robić te trzy dni po nowiu, to uważam, że efekt będzie naprawdę fajny, o tyle, o ile pokażesz jakąś swoją bardziej romantyczną stronę, bardziej delikatną stronę, tak? No, tak bym to określiła, bardziej delikatną stronę. No dobra, 7 dni po nowiu i mamy trójkę monet jako kartę uznania, kartę pracy zespołowej, kartę tworzenia z pasją, kreacji również, więc mogą to być różnego rodzaju zaproszenia do współpracy, omawianie warunków współpracy być może, dla części z Was praca marzeń, kto wie, bo to jest również ta energia, ale niewątpliwie jest tutaj też energia kogoś, kto się Tobie, drogi lwie, przygląda i ta osoba Cię podziwia. Tu jeszcze tak. Więc jeśli Ci się wydawało, że jest inaczej, to odsuń powątpiewanie. Że albo jakby, no nie wiem, nie zasługujesz na tę osobę, albo że nie zasługujesz na te okoliczności tutaj zawodowe, bo ktoś docenia Cię za jakość Twojej pracy. Ktoś się Tobie przygląda, uważam, i docenia Cię za kunszt Twojej pracy. To jak pewne rzeczy robisz. No dobra, tutaj słuchajcie, kolejna energia, około 11 dni po nowiu. Uważam, że kwękacze w tle mogą, ale to są kwękacze i jakby niekoniecznie to się przełoży na to, że Tobie, kurczę, coś się zatrzyma, tak? Zastąpi jakiś blok, bo ta energia tego księżyca, ona sprzyja przyspieszeniu. Tak? Ona sprzyja temu, że jakby dzięki naszemu zaangażowaniu jesteśmy prawie u celu i czujemy, że jesteśmy prawie u celu. A tu jest 10 mieczy. Natomiast ta dziesiątka mieczy, te ptaszyska, one już odlatują. No więc wiesz, jeśli tutaj odnosisz sukces, no to bądź świadom, drogi lwie, że w otoczeniu zostanie to odebrane zgoła inaczej. Nie sądzę, żeby to Cię zatrzymało, co więcej może zepsuć humor na chwilę, najwyżej może zepsuć humor na chwilę i tyle, bo Ty i tak ruszysz do przodu, zobacz, niech sobie mówią co chcą. Karta Rydwan. I tak pojedziesz tam, gdzie masz pojechać. I tak zobaczysz się z tą osobą, z którą masz, że tak powiem, się zobaczyć. I tak doprowadzisz swój projekt do końca. Bo energia pełni, jakby dla mnie mówi otwarcie i wprost, że ona nam daje taką możliwość dostrzec to, co stoi nam na drodze, a u Ciebie w energii karty Rydwan mówi tak, lew dostrzeże, poprawi, skoryguje, siłą własnego mentalu pospina sprawy i ruszy dalej. Mniej więcej tyle. I ruszy dalej. I jest słońce. Dzień dobry, gratulacje.
Około 18 dni po naszym nowiu. Słuchaj, cokolwiek tam będzie się działo w tle, to na ciebie to nie robi wrażenia, szczerze mówiąc. Wydajesz się być szczęśliwy i zadowolony z miejsca, w którym jesteś i z tego, co udało ci się osiągnąć. Tyle mogę powiedzieć. Nawet jeśli odwracasz się w stronę słońca za sobą, zostawiając jakiś cień, no to bym powiedziała, nie robi to na tobie większego wrażenia po prostu już. To tyle. Co więcej, powiedziałabym, że być może ta sytuacja powtarzała się, ta z dziesiątką mieczy, wracała jak bumerang i jeszcze raz, i jeszcze raz, i w końcu mówisz dosyć. Niezależnie od tego, z czym jest ta sytuacja związana, z kim jest ta sytuacja związana, po prostu mówisz dosyć. Tym samym więc to słońce przynosi ci uwolnienie. Uwolnienie, bo to była stara struktura, skostniała struktura, stary układ, niesłużący, nawyki, które też być może twoje własne nawyki na przykład w pracy, które tutaj zobaczysz dosadnie, że już to totalnie jakby w niczym ci nie pomaga. I od tego też się uwalniasz. Wiesz, jak to zmienić, wiesz, jak zmienić tą rutynę, która przestaje służyć. Około 21 dni po nowiu karta magik zachęca cię do tego, żebyś dawał rozmachu temu, co dla ciebie ważne, komunikował się, rozmawiał, wiedział, że jesteś gotowy, wiedział, że masz wszystko, że niczego ci nie brakuje, krótko mówiąc. Niczego lwu nie brakuje, tak? Magik, pamiętajmy, dobry czas na komunikację, dobry czas na to, żeby być wysłuchanym, dobry czas na to, żeby być zauważonym w bardzo szczególny sposób. I uwaga, uwaga, około 25 dni po nowiu karta mówi: odpuszczaj, odpoczywaj, rób miejsce sobie później na nowy cykl, ale ty masz czwórkę buław, czyli ten odpoczynek, powiedziałabym, ogranicz do osób, z którymi dobrze się czujesz, z którymi ewidentnie, przy których ewidentnie możesz być sobą i czujesz się nieskrępowany. Odpoczywaj również, słuchaj, no, imprezując. Czemu nie? Kompletnie zmieniając gdzieś tam obszar zainteresowania, tak? Kompletnie zmieniając być może swoje otoczenie. Tańcząc, śpiewając, bawiąc się. Zwróćcie uwagę jeszcze na to. Część z was odpoczywaj u siebie w domu. Czwórka była w karta dla mnie również domu, szczęścia w domu. Zadowolenia w domu, w miejscu, w którym właśnie jesteśmy, żyjemy, funkcjonujemy. To na to zwrócił uwagę, jeśli chodzi o odpoczynek. Jeśli lew się gdzieś wybiera, wyjazd, ferie, no tak, ferie to jasne, poimprezować, to zwróć uwagę, na to jeszcze zwrócę uwagę, ósemka monet na spodzie, bądź detalistą, zwróć uwagę na miejsce, w które jedziesz. No więc teraz mogłabym to rozwijać i rozwijać, słuchaj, no czy ono spełni twoje oczekiwania i być może oczekiwania twoich znajomych, tak to określę. Dobra, teraz wam dziękuję bardzo i za chwilę zapraszam do drugiej części filmu. Okej, moje drogie lwy, zaczynamy. Zobaczmy zatem, jakie jeszcze informacje na najbliższy miesiąc lunarny mają dla was moje karty. Tak tasuję z myślą taką, że być może zobaczymy jakąś wyskakującą kartę tutaj, ale jeszcze chwila, jeśli nic się nie wydarzy, to po prostu zacznę je rozkładać. No dobra, nie przeciągamy. A, 9 mieczy, but why? Rycerz buław. Moment, to jesteś ty. Okej, drogie lwy, pierwsza informacja. Trzeba się trochę przeciwstawić. Mój, niech się skoncentruje. Pamiętacie, nagrałam dla was, w ogóle oglądacie filmy 24-godzinne? Mam nadzieję, że tak, bo tam kiedyś pojawił się w jednym z filmów taki gość, co podjeżdżał i zmykał. Film był zatytułowany chyba Chip and Dale's Alert. Odsłuchajcie sobie proszę ten film. On jest w playliście filmów 24-godzinnych, bo tutaj mam lwa, którego zestresuje jakiś podjeżdżający typ. Pojawia się i znika. Nigdy nie wiadomo, czego się po niej spodziewać.
gracz być może, tak? Osoba, która robi sobie zabawy z waszym umysłem. Nie chcę użyć tego słowa, jest takie angielskie słowo, które bardzo wprost wyraziłoby to, co mam na myśli, ale wolę to zostawić dla siebie. Chodzi o osobę, która pogrywa sobie z waszym umysłem, co was dręczy, męczy, może stresuje. Tutaj karty mówią, że jeśli chodzi o taką osobę w waszym otoczeniu, trzeba zachować pełną lwią energię, asertywność i powiedzieć nie i odsunąć się od tej osoby. To się pokazało. I teraz jak sobie myślę o pierwszej części czytania waszego, tego z fazami księżyca, to być może właśnie ten adorator na białym koniu jest takiej średniej jakości. I tam też miałam takie wrażenie przez chwilę. Więc jeśli ty wiesz, że masz wokół siebie masz koło siebie adoratora średniej jakości, że, znaczy, bo to jest jakby to, ta sytuacja kosztuje cię za dużo. Jeśli coś cię kosztuje za dużo mentalnie, psychicznie, to cię na to nie stać i koniec. I trzeba się przed tym chronić i odsunąć. I już się nie będę rozgadywać, bo ty zasługujesz na to, co najlepsze. Dużo pracy się tutaj jeszcze pokazuje do końca roku, ale naprawdę dużo pracy, więc też daj sobie pomóc albo instynktem się kieruj, żeby powiedziałabym poukładać, zorganizować sprawę. Nie wszystko ci się uda skończyć do końca roku i nie ma w tym nic złego. Dlaczego ci powiem? Dlatego, że to jest trójka monet, to jest karta koziorożca. Jeśli dobrze pamiętam, druga połowa stycznia, no jakoś tak około połowy stycznia, wydaje mi się, że wtedy jak nie będziesz już, jak podejdziesz do tej sprawy niedokończonej, z czystym umysłem, na spokojnie, na trzeźwo, jak to się mówi, zrobisz to jeszcze lepiej. Okej? Okay? Takie jest dla ciebie przesłanie również. Zrobisz to jeszcze lepiej. Więc lwy, proszę, nie stresują się, nie denerwują, jeśli nie dasz rady dokończyć wszystkiego, co sobie zaplanowałeś, no tak, wykreowałeś do końca roku. Bo i tak pokazałeś energię z gatunku dużo pracy, dużo w ogóle się dzieje, dużo dźwigam na swoich barkach, a tutaj karta jak dla mnie sugeruje, że właśnie po nowym roku, po jakimś odpoczynku być może, jak spojrzysz na sprawy, na świeżo, zrobisz to jeszcze lepiej. Przemyślcie sobie to. Zrobisz to jeszcze lepiej. Królowa kielichów, paść kielichów. Zajmij się sobą, potrzebami swoimi emocjonalnymi i swoich dzieci. Potrzebami emocjonalnymi swoich dzieci. Jeśli jesteś po rozwodzie, zadbaj o emocjonalne potrzeby swoich dzieci, o emocjonalność jakąś dzieci. Masz dziecko bardzo wrażliwe, bardzo delikatne, trzeba je otoczyć szczególną opieką. Dla osób, które się rozwiodły, rozwodzą, jest kwestia alimentów na dzieci lub jakichś pieniędzy na dzieci. I to wzrasta po nowym roku, moim zdaniem. Jeśli jest tak, że trochę musiałyście o to powalczyć, żeby wzrosło i pomagał wam jakiś prawnik, być może, no to on tutaj się pokazuje energię, gdzie sprawy wracają do równowagi, tak? Że osiągniecie to, co sobie zaplanowałyście, osiągniecie to, no czego chcecie, prawda? Że tutaj będzie równo z jednej i równo z drugiej strony. To jeszcze jest mniej więcej taka energia. No to faktycznie te dzieci się pokazują jako silnie ważne dla was, ale też pokazuje się nowa znajomość, być może jak już pożegnacie tego dziwnego gościa tutaj, jest nowa znajomość, otwarcie na nowe znajomości. Dla części z was, dla osób, które w sytuacjach osobistych, romantycznych, zawodowych przyjdą od ciebie przeprosiny od osoby, która zazwyczaj jest taka chłodna, nie pokazuje po sobie, co czuje, co myśli do końca i nie będziesz wiedział, drogi lwie, czy to jest szczere. Moim zdaniem jest to szczere. Moim zdaniem te przeprosiny, chęć naprawy tej sytuacji pomiędzy tobą a tą osobą jest szczera. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.